Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym przepisem na bardzo dobre, łatwe do przygotowania ciasto. Ciasto orzechowo-budyniowe ze śmietankową pianką. Jest to ciasto bardzo eleganckie, bardzo pyszne, bardzo kremowe. Bardzo ładnie się prezentuje na stole. Idealnie nadaje się na wszelkiego rodzaju uroczystości, spotkania. Jest bardzo stabilne, kremowe. I tak jak już wcześniej wspominałam, bardzo łatwe do przygotowania. Oto lista składników potrzebnych do przygotowania naszego ciasta. Proporcje są na dużą blaszkę, około 25 na 35 cm. Na początek zrobimy orzechowy biszkopt. Do miski dajemy 9 białek, 6 plus 3 z masy, szczyptę soli i ubijamy na sztywną pianę. Następnie dodajemy stopniowo pół szklanki cukru. Miksujemy do momentu rozpuszczenia się cukru i uzyskania ładnej, błyszczącej piany. Następnie dodajemy 6 żółtek. Wszystko miksujemy na trochę mniejszych obrotach. Dodajemy 3/4 szklanki mąki pszennej tortowej, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia oraz 2 pełne łyżki mąki ziemniaczanej. Wszystko miksujemy na najniższych obrotach do połączenia. Następnie dodajemy bardzo drobniutko posiekane orzechy włoskie, 200 g. Wszystko miksujemy również na najniższych obrotach, tak żeby nasze ciasto nie straciło swojej puszystości. Następnie jeszcze na koniec dodajemy pół łyżki ciemnego kakao, żeby biszkopt miał taki ładniejszy, ciemniejszy kolor. Następnie dno blaszki wykładamy papierem do pieczenia i przekładamy do niej nasze ciasto. Wkładamy je do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy około 20-25 minut na opcji grzania góra-dół bez termoobiegu. Ten biszkopt bardzo ładnie rośnie, jest bardzo mięciutki, puszysty, absolutnie nie jest suchy. Naprawdę bardzo polecam ten przepis na orzechowy biszkopt. Tak wygląda nasz upieczony biszkopt. Biszkopt studzimy i kroimy na 2 spody. Teraz przygotujemy naszą masę budyniową na gorąco. Do garnka dajemy 750 ml mleka, 250 g masła lub margaryny oraz cukier waniliowy. Stawiamy na gazie. Następnie do miski dajemy 2 budynie śmietankowe, pół szklanki mąki pszennej tortowej, 3 żółtka oraz 250 ml mleka oraz cukier i 3 żółtka. Wszystko dokładnie mieszamy, można to zrobić trzepaczką i tak powstałą mieszaninę wylewamy na wcześniej przygotowaną masę, na wcześniej przygotowane mleko z margaryną, tak żeby, z masłem, tak żeby się już gotowało. Mieszamy najlepiej trzepaczką do uzyskania gęstej masy. I tak przygotowaną masę, gorącą, zaraz po ściągnięciu z ognia, przekładamy na nasz wcześniej przygotowany biszkopt, na pierwszy spód biszkoptowy orzechowy. Dzięki temu, że przekładamy ciasto gorącą masą, biszkopt będzie wilgotny, ciasto będzie ogólnie wilgotne i bardzo pyszne. Tak na masę dajemy drugi spód biszkoptowy i odkładamy do przestudzenia. Następnie do miseczki dajemy 1,5 łyżki żelatyny, zalewamy połową szklanki gorącej wody, mieszamy dokładnie i odkładamy do wystudzenia. Do miski dajemy 500 ml śmietanki 36% i ubijamy ją na sztywno. Pod koniec ubijania dodajemy pół szklanki cukru pudru, wszystko mieszamy do połączenia. Następnie na koniec do śmietanki dodajemy przestudzoną naszą żelatynę, wcześniej przygotowaną, i wszystko miksujemy chwileczkę na najwyższych obrotach. Tak przygotowaną śmietankę wykładamy na ostudzone ciasto. Wyrównujemy. I na koniec można jeszcze ciasto posypać czekoladą. Ja zrobiłam takie ładne sprężynki z czekolady, robi się to bardzo łatwo. Potrzebna nam do tego jest czekolada w temperaturze pokojowej oraz obieraczka do ziemniaków. No i tutaj, jak widzicie na filmie, tak się wykonuje taką posypkę. Bardzo ładnie ona wygląda. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc, żeby wszystko się przegryzło, stężało.
Następnego dnia, jak widzicie, ciasto przepięknie się kroi, jest bardzo stabilne, ono naprawdę bardzo elegancko wygląda i naprawdę jest przepyszne, wilgotne, kremowe, nie za słodkie. Bardzo gorąco Wam je polecam, ponieważ naprawdę nadaje się na wszelkie okazje, na święta, czy nawet jako po prostu zwykły wypiek do kawy. Nie jest trudne do przygotowania, dlatego bardzo gorąco Wam jeszcze raz to ciasto polecam i życzę udanych wypieków.